Witam wszystkich serdecznie, mówi do was Kapelusznik. Już klasycznie w omówieniu najnowszego rozdziału z One Piece. Film podzielony jest na segmenty, także zostawcie suba, lajka, wszystkie potrzebne linki w opisie i zapraszam do oglądania. Rozdział zaczynamy od przysiętego nieba przez Kaidę oraz Luffy'ego, co oczywiście pozwoliło naszym minkom odpalić formę Sunlonga i wygrać swoje pojedynki. Ale szczerze już to omawiałem w poprzednim omówieniu. Warto tutaj zauważyć, że Karot i Wanda po swojej walce już sobie na spokojnie stały i mają się nawet dobrze. Tutaj występuje również słuszna uwaga ze strony Yamato, że Roger i Białobrody dokonali kiedyś czegoś podobnego. Ale jak wiemy, już kilka klaszów imperatorów prowadziło do przeciętego nieba. Wyraźnie to pokazuje, jak duży jest power up Luffy'ego. Yamato jest również wyraźnie ranna, nawet popuścił defensywę w walce ze swoim ojcem. Obrazuje to, jakim potworem jest Kaido, który nawet mimo osłabienia oraz wielogodzinnych walk nadal był w stanie poważnie zagrozić swojej córce. Istne monstrum. Dalej widzimy próbę ucieczki Yamato oraz Momo przed Kaido, jednak Momo wcześniej wspomina, że ludzie nie zmieniają się tak łatwo. Dobrze nam to mówi, że jego postać robi postępy, ale powolne, co zresztą widzimy z rozdziału na rozdział. Jednakże mimo tego nasz różowy smok dalej pozostał jeszcze odchudliwej naturze. Wracając do próby ucieczki, to Yamato przeprasza Momo, iż opuściła go wcześniej, jednak prowadzi to do gagowej sytuacji, gdzie Luffy łapie Kaido nogami. Można to podpiąć do memów o starym pijanym, którego próbujemy posłać spać. Widzimy też tutaj już starego klasycznego Luffy'ego z uśmiechem na ustach, który na wpół poważnie traktuje sytuację i chce walczyć z Kaido jeden na jednego, ich prawdopodobnie finałowej rundzie, czyli klasyczny Luffy w klasycznym stylu. W międzyczasie Momo poprosił Kiku i Kemona o dodanie mu sił, co może być małym hintem, że raczej umrą. Jednak traktowałbym to z przymrużeniem oka, ale na pewno to jeszcze świadczy o jeszcze dalszym rozwoju Momo. Nabiera on stopniowej i coraz większej odwagi. Następnie przy instrukcjach Yamato potrafią tworzyć i kontrolować ogniste chmury, gdzie wcześniej nawet stwierdził, że smoki nie potrafią latać, także bardzo dobrze uwypukla to zimną krew córki Kaido mimo krytycznej sytuacji i wcześniejszej walki z jednym z imperatorów. To potrafi ona ogarnąć całą sytuację. Podaje to jej charakteru i inteligencji, gdy przekazuje synowi Odena cenną wiedzę potrzebną w całym tym chaosie. Swoją drogą następuje tutaj ciekawa korelacja między Momonosuke a Kiemonem, gdyż Kin umiał przecinać ogień, a Momo potrafi go, powiedzmy sobie w cudzysłowie, tworzyć. Yamato kolejno stwierdza, że Kaido jest wyraźnie osłabiony i podtrzymywanie wyspy przez niego jest coraz słabsze, co widzimy po odpadających z niej odłamkach. Momo stwierdza, że w ciągu najbliższych 5 minut znajdą się nad stolicą, gdzie Goku z Frizą też walczyli w teorii 5 minut, a wszyscy wiemy, ile to trwało. W mandze może to pójść szybko, ale w anime już czuje to przedłużanie. Różowy smok chce i próbuje podtrzymywać całą wyspę, ale Yamabro zauważa, iż to nie działa i próbuje go nakłonić do stworzenia więcej chmur, tak jak Kaido utrzymuje całą wyspę. Przyszły szogun oczywiście nie wierzy w siebie, więc Yamato oczywiście próbuje go zmotywować, mówiąc o zagładzie stolicy i tym, że Onigashima to tykająca bomba, ponieważ jest pełna broni, więc różowy smok musi zastopować wyspę, choćby nie wiem co. Oczywiście trzeba z pewnym dystansem patrzeć na słowa córki Kaido, gdyż przesadziła z tym, że Kaido pozbawiłby życia większości załogi dla jednego miasta. I to jest po prostu wyolbrzymienie Yamato, bo inaczej po co smok by gromadził środki i całą armię w celu wywołania największej wojny w dziejach? Dla mnie to jest totalnie bez sensu. Nasz mały szogun sugeruje powstrzymanie walki Luffy'ego z Kaido, ale Yamato wybija mu to dosłownie od razu z głowy, mówiąc wyraźnie o honorze wojownika. I tylko słomiany może pokonać króla wszystkich bestii. Dlatego Yamato decyduje się nie mówić o tym Luffy'emu, żeby ten się skupił tylko na walce oraz sprawić, by nikt postronny nie dowiedział się o tym śmiercionośnym niebezpieczeństwie. Zaczynamy zatem walkę Glona z prawą ręką Kaido. King w hybrydzie wygląda dla mnie dziwnie, ale intrygująco zarazem. Nawet nie wiem, jakimi słowami opisać ten design. Zauważmy wszyscy, że King w ogóle się nie hamuje. Nie ma gdzieś zadane obrażenia, czy to wrogom, czy swoim ludziom. Nie ma żadnych skrupułów, gdyż nawet obrywa się Queenowi w plecy. Pokazuje to totalny brak empatii u Kinga. Zupełne przeciwieństwo Katakuriego, który starał się zachować względne bezpieczeństwo dla swojej rodziny podczas walki.
Co do Queena, to mamy pewną analogię do Frankiego, gdzie jego krzyż jest słabym punktem i reakcja drugiego oficera może sugerować, iż to nie jest indywidualny przypadek i może być to słabym punktem u każdego cyborga. Jeszcze stojąc przy Frankim, Oda nam dał coś, co w serii widzieliśmy może zaledwie kilka razy, a mowa tutaj o interakcji Zoro z Frankim. Bardzo rzadki widok i go zapamiętajcie. Jednakże czy coś z tego wynikło? Cyborg oferuje pomoc, a Zoro ją odrzuca. Bardzo spoko, że siebie nawzajem zauważają, aczkolwiek relacja między nimi po prostu nie istnieje. Są razem w załodze, bo są i tyle. Zaznaczam tutaj również to, iż Franki wygląda, jakby w ogóle nie walczył z Sasakiem, co uświadamia nam, że jego pojedynek z Sasakiem był wręcz zbędny, filerowy. Mógłby się nie odbyć i nic by się nie zmieniło. Serio, za dobrze wygląda po tym starciu. Następnie spójrzmy na siłę ciosów Kinga. Praktycznie każdy jego atak odrzuca Zoro na dużą odległość. Niewiarygodny popis siły i pierwszy prawdziwy, poważny przeciwnik Lonojada po tym skipie. Nie wiem, czy się dobrze przyjrzałem, jak coś to mnie poprawcie w komentarzach, to lewy miecz Zoro nic Kingowi nie zrobił, a Enma w prawej ręce dopiero rozcięła mu maskę. Siła Enmy jednak robi swoje. Super przemyślany detal od Ody. Swoją drogą mamy kolejne powiązanie z Katakurim, ponieważ twarzy Kinga też nikt nigdy nie widział. Niestety nie ma dla was tutaj żadnej teorii, może jest brzydki albo ma spaloną twarz. Tego dowiemy się w kolejnych rozdziałach. Cieszy mnie natomiast to, że Zoro na swój sposób też potrafi przemieszczać się w powietrzu, odbijając się swoimi atakami. Uratował się od wyrzucenia z wyspy. Swoją drogą to już chyba trzecia próba takiej taktyki podczas całej wojny. Dobrze wiedzieć, że postaci potrafią mieć łeb na karku. Rozdział się kończy widokiem zirytowanego Kinga oraz Zoro, gdyż zielonowłosy chce, by King dobył wreszcie miecza i go nim zabił, okazując mu trochę respektu. Jednakże to samo mówi King w stronę Zoro. Biorąc pod uwagę ich zdenerwowanie, prawdziwe starcie między nimi dopiero się tak naprawdę zaczyna. No i dodam jeszcze, że na podstawie kawałka odsłoniętej twarzy ciężko coś stwierdzić. Ale widać u Lunariana, iż ma włosy zaczesane do tyłu o prawdopodobnie blond kolorze i jest on czarnoskóry. Jeszcze bardziej mnie ciekawi prawdziwy wygląd Lunarian. Możecie mnie zjeść, ale rozdział nie za bardzo mi się podobał. Dużo gadania, a mało rzeczy z tego wynikło. Lekko ponad połowa rozdziału to tak naprawdę lanie wody, czyli niby coś się dzieje, ale nic się nie dzieje. Same potwierdzone oczywistości. I poza dalszym rozwojem Momo oraz Zoro vs King, to nic nie ruszyło do przodu. Dlatego finalna ocena ode mnie to mocne 4 na 10 i mam nadzieję, że przyszły rozdział w całości się skupi na pojedynku Kinga z prawą ręką Luffy'ego. Także ja byłem Kapelusznik, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych materiałach.